No, witam was w 104. odcinku mojego Let's Playa gry Kato Łosiodziu. Ostatnim razem, nie pamiętam w zasadzie co się dało, bo dość dawno grałem, więc po prostu przejdę od razu do czytania. Następnego dnia idę do swojej typowej maszyny z napojami, no niech będzie, przy obiedzie, tylko żeby zobaczyć, że nie ma mojego ulubionego napoju. Jest tak daleko oddalona od większości z klas, pomiędzy pokojem do przechowywania i biblioteką, prawie jak gdyby nikt o nim nie wiedział. Oczekiwałem, że maszyna z napojami tak blisko biblioteki będzie miała dużo klientów, ale z drugiej strony biblioteka jest pusta większość czasu i każdy, kto tam idzie, robi to tylko po to, aby poszukać rzeczy, aby wypchać z nimi swoje wypracowania. Nikt nie zostaje tam dłużej niż jest to absolutnie konieczne. Przez ostatni miesiąc działało to na moją korzyść, ale niekorzystne było. Niekorzystne w maszynie z napojami, o której nikt nie wie, jest to, że praktycznie nigdy nie jest wypełniana. Poddając się dla puszki napoju pomarańczowego, decydują się wypić go tutaj zamiast czekać, aż dojdę do kawiarenki, kiedy drzwi biblioteki otwierają się obok mnie. Szukałam ciebie. Yuko wydaje się zachowywać dużo bardziej asertywnie niż zwykle dzisiaj, choć nie wystarcza to, aby powstrzymać ją przed wymamrotaniem natychmiast po. Zwróć swoje książki, to znaczy książki biblioteczne. Książki, które wyciągnąłeś, są już naprawdę po terminie. Niektóre z nich są na listach oczekiwania. Oj, zapomniałem. Stale wyciągam nowe i zapominam oddać stare. To zdarzało się mi cały czas, kiedy byłem w uniwersyteckiej bibliotece. To takie zawstydzające. Czy wysyłają kogoś, aby starali się odzyskać swoje książki? Nie. Biblioteka uniwersytecka jest większa. Zwykle nie zauważają, jeśli wypożyczę coś na dłużej niż zwykle. Jest to wygodne, ponieważ ich polityka na przetrzymanie książek jest naprawdę ostra. Ostrzejsza niż tutaj. Podoba mi się, że pomimo tego, co powiedziała, Yuko nie ma problemu z wypożyczaniem książek na dłużej niż powinna, mimo wszystko. Powoduje, że dbanie o moje własne spóźnienie jest odrobinę hipokrytyczne z jej strony. To, jak sądzę, swój rozpozna swego, takie powiedzenie. Docierając do znaczenia swoich słów mniej więcej w tym samym czasie, w którym docieram i ja, Yuko zamyka się i zaczyna wycofywać się gwałtownie. To inna sytuacja. Jest tak kompletnie inna. Yuko spogląda na swoje paznokcie przez chwilę, tak jak gdyby naprawdę chciała je zagryźć, ale jest zbyt mocno przejmuje się too self-conscious. Zbyt mocno przejmuje się mną, aby to zrobić. No dobra, niech będzie tak. Dla przykładu, jak długo było, kiedy wypożyczyłeś niektóre z tych książek całe miesiące temu, Hisao? Przepraszam, to tylko, że inni ludzie też chcieliby je przeczytać. Jeśli powoli czytasz, to w porządku jednak. Nie, to kompletna wina z mojej strony. Mówiąc szczerze, nie przeczytałem nawet niektórych z nich. Nie powinienem wypożyczać książek, kiedy mam ich zaplecze. To niedobrze. Tak, naprawdę nie jest. Teraz zaczynam kopiować jej nawyk urywania zdania po cichu. Jej dziwaczność jest bardzo zaraźliwa z jakiegoś powodu. Mówiąc to, jestem zaskoczony. Yuko prawie wydaje się normalna dzisiaj, choć od czasu do czasu jej nerwowe tiki z
pracy kelnerki wracają. Teraz, kiedy o tym myślę, nie zachowywała się tak, kiedy pierwszy raz ją poznałem. Była odrobinę clumsy. O Jezu, rzeczy wylatywały jej z rąk i była odrobinę neurotyczna, ale nie było to nawet w przybliżeniu tak ostre, aż Shizune, Misha i ja wpadliśmy na nią w Szanghaj. Może być tak, że Yuko ma kompleks o dzieciach... Może być tak, że Yuko ma kompleks w kwestii tego, że dzieci ze szkoły widzą ją w trakcie jej pracy kelnerskiej. No, jak sądzę, było to odrobinę dziwne dla niej, aby wybrać najbliższą kawiarenkę w szkole, aby w niej pracować. W takim wypadku może miejsce mające aż tak mało klientów mogłoby być uważane za szczęśliwą okoliczność. No, rozumiem. Zwrócę je zaraz po szkole. Tak szybko jak to możliwe, poproszę. Czekaj, czy mogę poprosić cię o coś jeszcze? Pewnie. No, o co chodzi? Ja muszę wyjść na jakiś czas, ale nie mogę po prostu zostawić pustej biblioteki. Przepraszam, ale czy mogłabym poprosić, abyś poobserwował ją, kiedy mnie nie będzie? Tylko na chwilę. Zaraz wrócę, jak tylko to możliwe. Jesteś w radzie studenckiej, więc jestem pewien, że jeśli ty to zrobisz, to będzie w porządku. Dobra, zrobię to. Nie przejmuj się. Dzięki! Yuko szybko wysuwa się do przodu, jak gdyby była tak bardzo wdzięczna, że miałaby dać mi wielkie przytulenie, ale zatrzymuje się 2 centymetry od gestu, który powoduje, że sam gest wygląda no, niesamowicie myląco. Jestem również zaskoczony, że może kontrolować swój pęd ruchu, prawda? Tak, swój pęd ruchu tak dobrze, ponieważ wydaje się odrobinę nieostrożna. Zanim mogę powiedzieć, choćby nie ma za co, już wybiega z pędem kogoś spóźnionego na spotkanie. Może tak być, ale nie czułbym się bezpiecznie zakładając coś takiego. To w końcu Yuko i wydaje się być tego rodzaju osobą, która traktuje wszystko w taki sposób. Teraz, kiedy jestem w bibliotece, czuję się odrobinę głupio. Naprawdę nie wiem, co powinienem robić. Czy powinienem usiąść tak jak zwykle, siadam i poczytać coś? Prawdopodobnie byłoby to odpowiednie, ale nie odpowiadałoby to wysokim standardom Yuko. Może powinienem siąść przy biurze bibliotecznym i dać każdemu, kto wejdzie, poważne i analityczne spojrzenie? Używałbym spojrzenia Shizune jako punkt startowy i wyćwiczyłbym... Używam spojrzenia Shizune jako punkt startowy i ćwiczę je kilka razy w odbitej powierzchni długopisu. Długopisu? No dobra. Myślę, że wygląda dość dobrze. Co frustrujące, nikt nie wchodzi, więc poddaję się w kwestii tego pomysłu i po prostu decyduję się poszukać Hanako. O, Hanako. Jest opuszczone. Biblioteka jest opuszczona. Myślę, że widzę kogoś, ale jak tylko udaje mi się mrugnąć, ktokolwiek to był, już zniknął. Jak tylko wracam do biurka Yuko i otwieram wyglądającą, interesującą książkę, znajoma osoba przechodzi przede mną niczym opadające wahadło. Hej, bibliotekarzu! Szukałem cię przez jakieś 10 minut. Co? To ty? Chłopie, naprawdę musisz sobie nieźle radzić. Tu rada studencka powoduje, że... łazisz w dziwne miejsce. No dobra, niech będzie takie tłumaczenie. Te suki. Okej, dobra, załapałem. Chłopie, naprawdę musisz nieźle się prowadzić. Lub rada studencka powoduje, że się nieźle prowadzisz. Te suki, jak one mogły? Właściciele niewolników. Musi przesadzać, ponieważ zajęło mi całe 30 sekund, aby tylko powoli przejść przez całą bibliotekę. Myśl jest zastąpiona moim zaskoczeniem, gdy go widzę. Skąd się pojawiłeś i co robisz tutaj? Co?
chłopak nie może teraz pójść do biblioteki? Nawet nie mogę pójść do biblioteki bez jakiegoś młodego... Young Buck. Młodego byczka takiego jak ty, dającego mi z tego tytułu kłopoty. Widzę jakąś dziewczynę, widzę, że jakaś dziewczyna tu przychodzi cały czas, ale nikt nie pyta jej, co ona tu robi. Czy to dlatego, że ona czyta, a ja nie? Musi mówić o Hanako. Choć, jak sądzę, oboje unikają ludzi, chcę mu powiedzieć, że czytanie jest czymś, co robisz zwykle w bibliotece. Więc jeśli nie czyta, cokolwiek robi, powoduje, że wygląda na bardziej podejrzanego niż ona. Ostatecznie jednak jestem zbyt zaskoczony tym, że pojawił się praktycznie znikąd. To nie mówi mi, co tutaj robisz. Jestem tutaj z twojego powodu. Jego odpowiedź powoduje, że czuję się dziwnie. Może zasnąłem, a to wszystko jakiś dziwny sen, a ten Kenji nie jest prawdziwy, ale jest tak naprawdę moją podświadomością. Czy zacznie mi dawać głębokie, ale dziwacznie uformowane porady? Z twojego powodu zostałem wygoniony z mojego dormitorium przez feministki. Teraz chodzę przez tą bibliotekę niczym żołnierz bez kraju lub duch. Powinienem cię nawiedzać za zrujnowanie rzeczy dla mnie. Szkoda. Byłby to naprawdę interesujący sen, ale wygląda na to, że to jednak prawda. Tak, musiałeś zacząć pracować z kobietami, a to przyprowadziło je do moich drzwi. Pamiętasz to? Powinieneś, ponieważ byłeś tam. Po tym dniu wiedziałem, że... They were on to me. Wiedziałem, że śledzą mnie. Powinienem był zaufać swoim instynktom, ale byłem młody i głupi. To nie było nawet tydzień temu. Wtedy mój tato zadzwonił i powiedział, że jeden z moich listów nie został dostarczony. Poczta nie mogła go zgubić, więc musiał zostać przechwycony. Wojna informacyjna. Wtedy właśnie wiedziałem, że moja tajna skryjda jest złamana. Teraz uciekam, niczym ścigany. To czerwony alarm. Pokoje w dormitorium nie są tajemnicą. W końcu jest zapisane twoje imię, nazwisko i numer na tablicy już w wejściu. Wiem, widziałem to. Są diaboliczne. Dlaczego nie mogli ustawić dużego plakatu z Dzikiego Zachodu z poszukiwanym, jeśli tak mają się zachowywać? Poszukiwany, żywy lub martwy. Prawdopodobnie żywy, więc żeby mogły mnie sklonować lub zamienić mnie w pasikonika. What? Podskakując bez ostrzeżenia w puste krzesło naprzeciwko mnie, Kenji wyjmuje papieros i zaczyna obracać go pomiędzy swoimi palcami. Nigdy nie widziałem, żeby palił wcześniej, więc to musi być dla efektu. Nie mogę nawet żyć, gdzie chcę już dłużej. Tu właśnie to wszystko się zaczyna. Taktyczny geniusz. Znaczy, kiedy są już w twoim domu, to koniec. Jak termity. Czy feministyczny plan dominacji zaczyna się tutaj? Jeśli feministyczny plan dominacji zaczyna się tutaj, gdzie do cholery może pójść? Gdzie kurwa może pójść w zasadzie, powinno być. Jedyne pytanie, jakie mam, to dlaczego przejęły taktykę termitów, kiedy kobiety są naturalnie... kiedy kobiety naturalnie boją się drewna. No dobra, niech będzie tak. Przepraszam. Nie możesz nigdy wrócić więcej do domu. Czy tak leci to powiedzenie? You can never go home again? No nie wiem. Chłopie, nie wiem, czy chodzi o nigdy. Byłem tam już tuż moment temu. Nie wiem, gdziekolwiek indziej mógłbym brać prysznic i nowe ubrania, jeść i używać łazienki i oglądać telewizję. Muszę oglądać wiadomości, aby być doinformowany. Jak na kogoś wygonionego ze swojego pokoju w dormitorium i żyjącego w pościgu, z pewnością nie ma problemu z wracaniem tam kilka razy dziennie na dłuższe okresy czasu.
ale w tej chwili już powoli odwrócił się ode mnie i zaczyna mówić do obracającego się stoiska z powieściami kryminalnymi. No, nie ma sensu mu przerywać, jak sądzę. Kończę swój napój i wrzucam go do puszki obok drzwi. Uderzę w krawędź, ale wchodzi mimo wszystko. Po cichu robię taki gest. Gest zwycięstwa. Kenji szybko wstaje i zaczyna iść w kierunku drzwi. Naprawdę nie zwracałem mu na niego uwagi. Mam nadzieję, że nie zrobiłem tego gestu w nieodpowiednim momencie. Gdzie idziesz? Stale piłeś ten napój! To? To nawet nie był sok, to... Stale piłeś ten sok! No dobra. No i co z tego? To nawet nie był sok, tylko napój. I nie ma go już. I co masz na myśli, mówiąc... No dobra. Co miałeś na myśli, mówiąc, wychlałeś go? Tylko dwa łyki. Tak, pewnie. Miałeś prawie 50 milionów łyków. To nawet nie jest możliwe. Może dla ciebie? Ja przechodzę cały czas przez mnie możliwe. No dobra, nieważne. Teraz i mi się chce pić. Wezmę swój własny sok i zaraz wrócę. Rzeczywiście wraca praktycznie od razu z powrotem. Tak szybko, że podejrzewam, że wie o mojej tajnej maszynie z napojami. Też ci przyniosłem. Mam nadzieję, że lubisz sok z... Grape. Kurde, z winogron. Mam nadzieję, że lubisz sok z winogron. Teraz jesteśmy kwita w kwestii pizzy. Dzięki. Chcę mu powiedzieć, że pożyczyłem mu prawie 10 razy więcej niż cena puszki z sokiem winogronowym, ale może to wydawać się zbyt drobiazgowe. Nie... Niepowstrzymany, Kenji siada z powrotem i zaczyna gwałtownie pić sok, niczym mężczyzna z vendettą przeciw winogronom. Wiesz, to szczęśliwy fart dla mnie, że udało mi się tutaj na ciebie trafić, chłopie. W zasadzie to potrzebuję przysługi od ciebie. Choć jest to cyniczne, zastanawiam się, czy branie soku dla mnie było tylko po to, aby mógł mnie poprosić o przysługę. Nawet jeśli, to bardzo przejrzyste i w złym, i źle wymierzone. Wątpię, że Kenji przemyślałby coś takiego równie głęboko jednak. Samo pytanie o różne rzeczy jest bardziej w jego stylu. Potrzebuję, żebyś zasugerował mi jakieś książki. Ale myślałem, że ty nie czytasz. Skąd wiedziałaś? Powiedziałeś mi. Powiedziałeś, że ludzie dyskryminują ciebie z powodu tego, że nie czytasz. No, to tak jest. I czytam. Czytam audiobooki, ponieważ jest to sposób z przyszłości. Muszę czytać książkę przynajmniej raz w miesiącu dla... Literary studies. Na literaturę jednak i odkryłem, że szkoła nie akceptuje tego rodzaju klasyków jak zaawansowana kryptografia. Jeśli nie będę czytał tony książek, to nie zdam tej klasy. Nie mogę nie zdać literatury. To spowodowałoby, że byłbym niepiśmienny. No dobra, niech będzie. To by oznaczało, że moja mama miała rację. Moja mama nie może mieć racji. Muszę studiować literaturę tak dużo, jak to możliwe. To może robienie jakichś dodatkowych zajęć? Nie, dzięki. Jest wystarczająco źle, że będę musiał nosić te głupie rzeczy ze sobą. Podnosi słownik, przerzuca jego strony i umieszcza go w... dziale, znaczy umieszcza go w stoisku z powieściami kryminalnymi za nim. Nie wierzę, że to naprawdę medium, którego nasi przodkowie używali, aby oglądać pornografię. Wypluwam swój napój na książkę, którą nadal czytam, uszkadzając ją ponad wszelkie nadzieje naprawy. Szybko sprawdzam z tyłu i widzę, że sugerowana cena to 7900 jen. Myślę, że mogę mieć atak serca.
Wow, zniszczona. Nie powinieneś był tego jednak zrobić. Traktują wandalizm naprawdę poważnie. Kane? Obiją cię kijem. Robi. Śmieje się zadowolony, śmieje się rozbawiony, po czym bierze długi, głośny łyk ze swojej puszki soku. To nie jest wandalizm, nie zrobiłem tego celowo. To przez ciebie, z powodu twoich słów. I co masz na myśli mówiąc obity? Nie chcesz być obity. Moment, spokojnie. Nie mówiłem, że naprawdę cię obiją kijem. Po prostu będziesz musiał za to zapłacić i będą na ciebie naprawdę, naprawdę krzyczeć. To tak jakby mieli mi odgryźć moją dupę. Nadal mimo wszystko jednak nie jest to aż taki wielki problem. Nie obchodzi mnie, że to przenośnia. Nie chcę, żeby mnie obili kijami, ani odgryźli mi dupę lub żadnego rodzaju karę, ty debilu. Co ja z tym zrobię? Jestem tutaj jedyną osobą tutaj, o której w ogóle wie. Nawet nie mogę wyrzucić książki do śmieci, bo zostanie znaleziona i wtedy będzie wiedzieć. Cholera, chłopie, przestań być taki dziwny. Jak to jest... Jak może być dziwnym nie chcieć być ukaranym finansowo? Chłopie, przestań odpierniczać, chłopie. Nie odpierniczam, staram się oszczędzać pieniądze. Taki dusigrosz. Prawie mam go udusić, kiedy słyszę nadchodzące łaaa misy z korytarza. Najwyraźniej Kenji słyszy to również i wykorzystuje szansę, aby szybko zniknąć za sekcją autobiografii. Jak wiatr. Hej, Hee-chan! Misza krzyczy radośnie, ciągnąc zawstydzoną Yuko za sobą. Hee-chan, czy rozmawiałeś sam z sobą? Z jednej strony powiedzenie tak mogłoby spowodować, że wyglądałbym jak szaleniec, ale z drugiej strony jeśli wskażę na Kenji'ego, jemu też może odpierniczyć i spowodować, że będę wyglądał na szalonego przez sam kontakt. A w sumie to byłby dobry moment, żeby skończyć ten odcinek. Miałem nie dzielić, ale no niech będzie. Także se oznaczę. Jedziemy.